Otwórz oczy, powiedz co widzisz. Sufit. Dobrze, teraz zamknij oczy i zobacz oczami wyobraźni, co widzisz. Oczami wyobraźni. Widzę światło, takie leciutkie światełko przede mną. Dobrze, w takim razie teraz możesz się wiercić, gnieździć, możesz się ruszać, robić co chcesz. Najważniejsze jest, żeby cię nic nie gniotło, nie ubierało, a ciało, żebyś tak ułożyła, żeby mu było idealnie. Najlepiej, jak poczujesz, że go nie czujesz. Wtedy mi powiesz i zaczniemy. Myślę, że już. Dobrze. Od tej pory całe twoje ciało jest sztywne, nie masz nic uczucia i bardzo ono śpi. A ja przenoszę całą teraz twoją świadomość na pięty. Poczuj, jak pięty leżą na łóżku. Jak od nich odchodzi napięcie, one się rozluźniają, zasypiają. I śpią. Teraz przenoszę całą twoją świadomość na łydki. Poczuj, jak z łydek odchodzą napięcia. Łydki się kładą na łóżko, zasypiają i śpią. Teraz przenoszę całą twoją świadomość na prawe kolano. Poczuj, jak z niego odchodzą napięcia. Ono się rozluźnia, otwiera, kładzie na łóżko, zasypia i śpi. Teraz przenoszę całą twoją świadomość na lewe kolano i z nim dokładnie dzieje się to samo, a ty tylko to czujesz. I czujesz, jak z niego wchodzą napięcia, ono się rozluźnia, otwiera, kładzie na łóżko, zasypia i śpi. Teraz przenoszę całą twoją świadomość na obydwa uda. Poczuj, jak z twoich obydwu ud odchodzą napięcia, one się rozkładają na łóżku, zasypiają i śpią. Teraz przenoszę całą twoją świadomość na brzuch. Od pasa, gdy już nie masz czucia i władzy, tak jakby nóg w ogóle nie był. I teraz poczuj, jak z brzucha odchodzą napięcia, jak on się rozluźnia, robi się coraz lżejszy, coraz luźniejszy. Teraz będziesz oddychała świadomie. Oddech świadomy polega na tym, że wciągasz czyste, świeże powietrze powolutku przez nos, odczuwasz jego świeżość, czystość, jak ociera o ścianki nosa, potem to powietrze wprowadza w płuc, a spód do swego organizmu aż do czubków palców rąk i nóg. Później od palców nóg, rąk, robisz taki wydech, jakbyś wszystko z siebie wyrzucała. A ty najlepiej wiesz, co chcesz z siebie wyrzucić, więc to wyrzucasz prosto wyobraźnię do słoneczka. Słoneczko to przyjmuje, zjada, spala. Jak już nie ma, nigdy nie będzie, czujesz taką ulgę. I następny oddech otwierasz. Czystego, świeżego powietrza, powolutku, czujesz, jak ociera o ścianki nosa wewnątrz, wprowadzasz to powietrze do płuc, a z płuc do całego organizmu, aż do czubku palców rąk i nóg. Później od palców nóg, rąk, robisz znowu taki głęboki wydech i wyrzucasz wszystkie stresy, problemy, kłopoty na wszystko do słoneczka bezpośrednio, słoneczko to spala, a ty znowu czujesz taką górkę. I następny oddech pobierasz. Oddychaj według tej procedury i odczuwaj przepływ powietrza i tego wszystkiego, jak cię oczyszcza, uwalnia, jak czujesz ten cudowny relaks. Oddychaj, z każdym oddechem wchodzisz w coraz głębszy relaks, coraz głębiej, jeszcze głębiej. Twoje ciało zasypia i śpi, nie masz ni czucia i władzy, ale dalej oddychaj. Dalej oddychasz, pobierasz to czyste, świeże powietrze, wprowadzasz do siebie i się oczyszczasz. Z każdym takim oddechem wchodzisz jeszcze głębiej, jeszcze głębiej. Ja teraz dołączam do twojego oddechu taką energię, białe światło. To jest twoja własna energia z istnienia. Jak pobierasz to czyste, świeże powietrze, to w nadwyobraźni możesz pobierać
tą białą energię, tą wiarę taką cudowną. Pobieraj razem z tym powietrze, wprowadzę do swojego wnętrza, oczyszczaj, relaksuj z każdym oddechem, wypełniasz się coraz bardziej tym światłem, tą czystą energią, jeszcze bardziej, z każdym oddechem wchodzisz coraz głębszy relaks, coraz głębszy, całe twoje ciało śpi bardzo głębokim snem, tak cały czas oddychasz, doprowadzasz do niego jeszcze więcej spokoju, jeszcze więcej energii. Teraz zamieniam tą białą energię na taką srebrzystą. To jest też twoja energia, ale energia życiowa. Taka żywe srebro, ono się mieni, iskry, jest milion razy mocniejsze od tej białej energii. Powiedz mi, która ci się bardziej podoba? Ta biała energia, czy ta srebrna? Biała energia jest taka szeroka, widzę jej dużo, jest jakby rozłożona, a srebrna jest takim jakby strumyczkiem płynie. Dobrze, to wolisz urość tylko jedną, czy chcesz, żeby połączyć obydwie i żebyś obydwie włączył? Mogą być obydwie. Dobrze, ja teraz zwiększam tą srebrzystą jeszcze miliardkrotnie i teraz robię taki splot, jak widzę, a teraz pobieraj je, wdychaj jak najwięcej. Z każdym oddechem czujesz, jak cię wypełnia, oczyszcza, relaksuje, uzdrawia, naprawia. Wprowadza taki cudowny, głęboki reakt. Z każdym oddechem czujesz się coraz bardziej cudowny. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Jest bardzo głęboki reakt. No i w ogóle czucia i płac. Całe twoje ciało znika i nie czujesz go w ogóle. Czujesz się cudownie, ale oddychasz cały czas. I wchodzisz jeszcze głębiej. Jeszcze głębiej. Twój brzuch zasypia, śpi. Nie masz mi uczucia i płac. Ja teraz przenoszę całą twoją świadomość na plecy. I teraz czujesz, jak całą płaszczyzną pleców leżysz na łóżku. Teraz zaczynasz cisnąć ciężarem w to łóżko. Tak byś ważyła 100 kilo, 200, 500 kilo. A teraz jakbyś ważyła to ogromny ciężar, czujesz, jak ciśnie w to łóżko. Ja teraz zabieram ten ciężar do słoneczka, słoneczko go zjada, spala, on nie istnieje, nigdy istnieje, nie będzie. A ty jesteś lekka jak piórko. Masz wrażenie, że leżysz na łóżku, ale z powietrza. Twoje plecy zasypiają, nie masz uczucia i płaca. No teraz przenoszę całą twoją świadomość na klatkę piersiową. Oczy jak klatki piersiowe wchodzą na pięcia, ona się rozluźnia. Oddech staje się coraz lżejszy, przyjemniejszy. Powiedz mi, jak pracuje twoje serduszko, Bogosiu? Myślę, że bardzo spokojnie. Dobrze. W takim razie oddychałaś do całego ciała, tak teraz będziesz oddychała tylko do serduszka. Czyli pobierasz czyste, świeże powietrze z tą energią srebrzystą i tą białą, pełną mocą. Prowadzasz powolutku przez nos, czujesz, jak ociera o ścianki nosa, wchodzi do płuc, a z płuc do serduszka otula całe serduszko. Oczyszcza go, relaksuje, uzdrawia, uwalnia go ze wszystkiego, co kiedykolwiek się wydarzyło i to wszystko ta energia zabiera i przy wydechu prosto do słoneczka. Słoneczko to zjada, spala. To nie istnieje i twoje serduszko się uspokaja jeszcze bardziej. I następny oddech pobierasz. I jeszcze bardziej serduszko uwalnia z każdym oddechem. Coraz bardziej serduszko fajnie, jeszcze. Nikt tam nie słyszysz, czujesz. I serduszko zasypia i śpi, a ty czujesz, jak od niego idzie taka fala błogości na całe twoje ciało i na całe twoje istnienie. Stajesz się teraz taką błogostanem, ciszą, cudownym, jakiego nigdy w życiu nie zaznaczysz. Niczego innego do 10, ty bardzo głęboko w to wejdziesz i stanisz się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ja teraz przenoszę cię na taką łąkę pełną kwiatów. Cały dywany kobiercy kwiatów.
różnokolorowych, środek lata, samo południe, jest po prostu ubostwo, jest przecudowne. Czujesz zapach kwiatów, czystego, świeżego powietrza, zapach łąk i traw, lasu, żywicy. Czy czułaś już kiedyś tak czyste powietrze jak teraz? Myślę, że tak. W takim razie teraz odwracasz się o 180 stopni i przed tobą stoi wieża. Okrągła, wysoka wieża, naprzeciwko ciebie są drzwi otwarte do jej wnętrza. Ty przez te drzwi otwarte widzisz tam schody zabiegowe, tak kręcące się w kółko na całą górę. Ja za chwilę muszę zacząć liczyć od 1 do 10. I tu jest bardzo ważne, że jak ja powiem 1, to wtedy wskoczysz do środka, nawet wyobraźni, i będziesz biegnąć bardzo szybko na górę. Tu chodzi o to, żebyś bardzo, bardzo szybko biegła na samą górę, bo jak ja doliczę do 10, ty musisz być na samej górze. Ja ci tam wydam polecenia, ty go wykonasz. Wykonasz go? Oczywiście. Dobrze, więc uważaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podbiegasz do okna, wyskakujesz, lecisz jak ptaszek. Robisz takie duże koło, odwracasz się, patrzysz się na tą wieżę i powiedz mi, z czego jest zbudowana ta wieża? Cegła, kamień czy jakiś inny materiał? Coś jasnego. Takie, chyba kamień jasny. Dobrze, podlatujesz teraz do tej wieży i gołymi rękami dotykasz tej wieży, gładzisz ją, powiedz, że ona jest gładka, szorstka. Bardzo gładka, bardzo delikatna jest. Dobrze, i teraz jak tak jesteś blisko jej, co to jest? Kamień, marmur, czy to jest cegła, co to jest? Myślę, że kamień bardzo tak wyszlifowany, czyli jest coś bardzo przyjemnego. Dobrze, teraz tak jak pająki chodzą, tak sobie idziesz, po tej ścianie na samą górę wchodzisz na dach, jesteś na dachu, powiedz mi, jaki ma kształt dach, jak wygląda. Dach jest ogromny, szpiczasty. Tak, to nie wiem, czego jest. Jest delikatny. Chyba na nim jest drut, jakiś szpikulec na górze. Aha, dobrze. Zakończenie, tak. Czy widziałaś kiedyś już taki dach? Czy pierwszy raz widzisz? Myślę, że kiedyś widziałam coś takiego. Dobrze, w porządku. Słuchaj, teraz siadasz sobie na tym dachu w pozycji medytującej, czyli kwiatu lotosu, i teraz zamykasz oczy, policzę do 3, a ty wejdziesz w taką absolutną ciszę, jakiej nigdy w życiu nie zaznałeś. 1, 2, 3. Powiedz mi, czy kiedykolwiek byłaś w takiej ciszy? Nie wiem. Nie potrafię ci odpowiedzieć, ale myślę, że nie. Dobrze, to nie ma wielkiego znaczenia. To tylko jest takie pytanie tendencji. W każdym bądź razie teraz patrzysz się na niebo i powiedz mi, czy są chmurki jakieś na niebie? Tak, białe. Białe, dobrze. A jakiego koloru jest niebo? Takie tradycyjny kolor, czy jakieś inne? Chyba tradycyjne. Dobrze. Błękitne. Dobrze. Ja teraz gaszę światło i jest noc. Ciemna noc. I widzisz gwiazdy. Powiedz, jak dużo widzisz gwiazd? Nie widzę. A co widzisz? No co widzisz, powiedz? Myślę, że bardziej granatowe niebo, ale chyba nic nie ma. Dobrze, dobrze, dobrze. Czyli ten kolor, który widzisz, to jest granatowy. Tak, tak. Nie szary, tylko granatowy. Nie. Ja teraz zakładam ci takie okulary i ty widzisz w 3D. Co teraz widzisz? Widzisz teraz jakieś gwiazdy? Teraz myślę, że tak, tak. Widzę bardzo niewyraźnie, bardzo z daleka. Tak jakbym widziała jakąś... Ja to tak bym mówiła swoimi słowami. Mgła, widzę jakby gwiazdy, które są oświetlone, czyli tak. Lekkiego fioletu. No, ale bardzo zauważyłem. Dobrze, dobrze, spokojnie. Ja teraz zmieniam ci widzenie na 6D. I jak teraz widzę? Niewiele. Niewiele, dobrze. W takim razie ja zaświecę światło, jest bialutki dzień, samo południe, środek lata, jest po prostu boskie. I powiedz, czy teraz są chmurki na niebie, czy nie ma? Nie ma.
A niebo jest tak samo niebieskie jak wcześniej, czy jest... Ja chyba już nic nie widzę, wiesz? Powiem ci, nie widzę nieba. Widzę lekką jasność, jakby we mgle coś. No w porządku, to nie ma żadnego znaczenia. Absolutnie. Ja teraz zaświecam światło i jest dzień. Normalny dzień. Ja teraz zabieram ci okulary, ty widzisz normalny dzień, tak jak wcześniej widziałeś. Do tego samego momentu cię wracam. Mm-hmm. I widzisz normalne niebo, małe chmurki. To są te same chmurki? Nie wiem, czy te same, ale widzę taki zdobany dzień. No, w porządku. Teraz rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, gdzie ta wieża stoi? Wśród łąk, kwiatów, lasów, morza, gdzie ona jest? To są łąki, pagórki. Z tyłu jest las, bardzo ładny, taki, ale niski. Wieża jest bardzo, bardzo wysoka. Bardzo dobrze. Teraz teraz ulosisz się lekko do góry i jak ptaszek zaczynasz lecieć w dół, obniżasz swój lot coraz bardziej i lecisz teraz nad tą łąką, 5 metrów nad łąką, nad tymi kwiatami, ich pełno kwiatów, całe dywany, całe kobierce kwiatów. Powiedz, jakiego koloru kwiatów jest najwięcej? Nie wiem, chce mi się skakać. Chce mi się turlać, więc kwiatów, no to sobie, myślę... No słuchaj, lądujesz sobie na tym, na tej łące, na tych kwiatkach i możesz tu sobie poturlać się, możesz zbiegać sobie, możesz tutaj się potarzać. Fioletowe. Fioletowych jest najwięcej. Tak, fioletowe kwiatki chyba. Zapytaj, jak one się nazywają. Kwiatki. Widzisz? A jeszcze jakie inne są kwiatki? Są jakieś inne? Rumianki. Rumianki. Zapytaj się rumianków, jakim się tu żyje. A żyje się świetnie. Dobrze. Zapytaj się, czy czegoś potrzebują, czy może potrzebują telewizji, internetu albo samochodu. Nie. Nie potrzebujecie nic? A nie jest wam nudno tutaj na tej łące? Tak chcę być w jednym miejscu. Nie, nie, chyba nie. Dobrze. Dużo. W takim razie teraz powolutku się unosisz i lecisz nad tą łąką i cały czas nad tymi kwiatami. Przyglądasz się, unosisz coraz wyżej, teraz już latujesz nad las, lecisz nad samymi czubkami drzew tego lasu i dotykasz gołymi rękami tych czubków drzew. Bo jakie one są do tego miękkie, twarde. No to jest wszystko piękne, to jest przepiękne, to jest tak piękne. Dlatego słowa nie mogę wybrać, są delikatne, są takie piórkowe. Zielone oczywiście, tak mi się przynajmniej wydaje. Powiedz mi, czy kiedykolwiek tak leciałaś sobie nad drzewami, czy pierwszy raz? Kiedyś mi się zdarzyło chyba raz, tylko że na drzewach, właśnie na sosnach kwitły kwiaty czerwone. Uważam, że to było piękne. Dobrze, a teraz jak podoba ci się ten ląd twój? Oczywiście, bardzo. Dobrze. Teraz tak troszeczkę obniżyłeś się, robisz taką falę. Drzewa się tak układają. Fajnie to wygląda? Mhm. Teraz unosisz się lekko do góry, coraz wyżej, coraz wyżej. Teraz lecisz na najwyższą górę świata. I już wylatujesz do niej, stajesz bosymi stopami na samym szczycie. Tu są duże śniegi, ale ten śnieg tu nie przeszkadza, nie jest zimno. Weź tak stopą poruszaj po tym śniegu. On jest sypki, czy on jest lodowaty, jaki on jest. Nie ma śniegu, stoi na samym czubku, na bardzo cieniusieńkim czubeczku. Na skalę. Nie ma tam śniegu, nie ma lodu? Nie, wszędzie naokoło jest, a na czym stoi nie ma. Dobrze, w porządku. Widocznie, że nie lubisz za bardzo zimna, więc skasowałeś tego. Dobrze, słuchaj, tutaj są bardzo silne wiatry. Tu są tak silne wiatry, że zrywają z ciebie ubranie i stoisz teraz naga. Tak. Zrywają te wiatry z ciebie twoją skórę, twoje ciało, wnętrzności. Tak, widzę. Tylko szkielet jest. I to wszystko ten wiatr rwie w pył, robi taką chmurę pyłu. A teraz porywa twój szkielet też, twoje zmysły i umysł cały twój. Wszystko z ciebie porywa, nic tam z ciebie nie ma. I to wszystko zamienia taki tuman kurzu. Teraz w to uderza piorun, spala to bardzo silną energią i to wszystko nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniał. A ty jesteś całkowicie od tego wolny. Powiedz, jak się czujesz? No, smutno. Dlaczego?
No bo fajny był udział. Ale po cholery to nie działa. Nie wiem. Jeszcze nie są. Dobra, powiedz, ale było fajnie. Ale powiedz, jak wyglądasz. Jak wyglądam? Tak. Nie mam żadnego pojęcia, ale wiem, że na pewno jestem kulą. Czyli wiesz, że jesteś, tak, a nie, jestem. Nie wyglądasz? Słuchaj, chyba na pewno jestem kulą czegoś bardzo jasnego. Lęki, światła i się kręcę. No Gosiu, to znaczy o co chodzi? Jeżeli nie widzisz ciała, to znaczy co, umarłaś? Nie, oczywiście, że żyję i też nigdy się nie umiera. Ciało to tylko, ale ja go lubiłam. Dobrze, to później zrobimy ci nowe. Okej. Okay. No, nie przejmuj się. Nie ma co żałować. Już nie, już nie. Nie żałuj, róż jak płoną lasy. Jak to ktoś w jakiejś piosence było. Tak jest, to jest niepotrzebne. To było tylko, widać, że to wszystko zniknęło, a ty nie, dlatego, że to wszystko było tylko twoją iluzją, wyobrażeniem. Ty po prostu sobie wyobrażałaś tak Małgosię i tak wyglądasz i dlatego tak się widziałeś. Ja cię pozbyłem wyobrażenia, iluzji. Pewnie słyszałaś o tym, że to wszystko jest iluzją. Tak, tak. Więc teraz masz dowód namacalny na to, że to jest jednak prawda, że to jest iluzja, bo to ci zniknęło. Bo ja zrobiłem styk, nie ma. Koniec. Nie ma, nie będzie i nigdy nie było. Co najśmieszniejsze. Wszystko było tylko spowodowane twoją iluzją. Ale i umysł, i zmysły, wszystko zniknęło, absolutnie wszystko. Nie ma nic. To powiedz mi, kim ty teraz jesteś? Jakbyś siebie miała określić, to kim jesteś? Małgosią czy kimś innym? Nie, no jestem tym, czym zawsze byłam. Czyli jestem energią, jestem kulą, jestem wolnością. No dobrze, jestem istotą, ale... która nie umiera. Dobrze, Małgosiu, ale powiedz mi, czy ty to już nie raz doświadczyłeś, czy pierwszy raz namacalnie tego doświadczasz, że nie jesteś poza ciałem i jesteś w pełni świadomy, że jesteś, a jego nie ma. To jest takie namacalne pierwszy raz w twoim życiu. Czy to jest namacalne? Które teraz ja chyba nie mam pamięci, także nie wiem, ale ja... Nie ma pamięci, bo ja ci umysł też spaliłem, wszystko. Po co ciągnąć? Nie potrzebne. Tobie jest potrzebne tylko to, kim ty naprawdę jesteś. I teraz jesteś tym, kim jesteś naprawdę. Powiedz, jak się czujesz? Jak się czujesz tym, kim teraz jesteś? Czuję się świetnie. A czy coś ci jest potrzebne? No nie. Dlaczego ci nic nie jest potrzebne? Nigdy mi nic nie jest potrzebne. No właśnie. A powiedz mi na przykład, bo jak nie masz ciała, no już nie możesz korzystać z domu, nie możesz korzystać z samochodu, nie możesz chodzić do pracy, nie możesz tego wszystkiego doświadczać, co doświadczałeś. Co ty o tym myślisz? Ale mogę doświadczać czegoś innego. Co myślę o tym? No właśnie, nie wiem, co myślisz. Słuchaj, jest mi bardzo fajnie, ale ja nie potrzebuję chodzić do pracy, wiesz? Nie potrzebuję mieć domu też. W porządku, ale chodzi o to, że to nic nie przeszkadza mi ciało. Można się w nim dobrze bawić. Tak. To jest wehikuł, który mogłabym się poruszać. Oczywiście, ale teraz, gdy nie masz ciała, no to już pewne przyjemności ci odpadają. Nie tak. Możesz, nie możesz niczego dotknąć. Ale pewne są. Nowe są te, których ja chcę. Dobrze, ale mi chodzi o to, nie możesz niczego dotknąć, nie możesz niczego poczuć, nie możesz niczego posmakować. No więc to może być mało ciekawe takie to życie, takie bez ciała, co? Na przykład nikt cię nie kopnie w tyłek. O, nic nie obrazi, nikt ci krzywdy nie zrobi. To jest takie być trochę smutne, nie? Smutne nie. Inne. Inne. Dobrze. Czyli nie masz czego żałować, tak? Nie, nie. Dobrze. Słuchaj. Teraz unosisz się lekko do góry i lecisz. Lecisz z powrotem w dół, tak? Zwierzę zlatywałeś, tak teraz z tej góry zlatujesz coraz niżej, znowu lecisz nad tymi drzewami, nad tymi łąkami, nad jakimiś polami już lecisz. Widzisz jakąś wioskę z góry, teraz znowu jakieś pola, lasy, łąki. Widzisz teraz całe pasma autostrady, różny dróg, teraz zbliżasz się do jakiegoś wielkiego miasta, wielkiej metropolii. Lecisz i oglądasz wielkie budynki, wieżowce, lecisz między nimi, zaglądasz w okna. Powiedz, jakie to uczucie tak sobie lecieć, tak sobie przyglądać wszystkiego? Nie potrafię określić, ale uważam, przyszło mi to do głowy, że
ludzie są fantastyczni, że to zrobili. Tacy są, no uwielbiam ludzi. Nie potrafię nic z tego powiedzieć. Powiedzcie, że sam się fascynuje ludźmi, jak potrafią zbudować wielkie budowle, specjalne jakieś maszyny, jakieś urządzenia, jakieś cuda. No, takie rzeczy ludzie potrafią wymyślić, zrobić mosty, które mają po kilkanaście kilometrów w powietrzu zawieszone. To jest po prostu niewyobrażalne. Co zrobią? A jednak, popatrz, jednak ten człowiek nie jest taki całkiem głupi, nie? Tak, oczywiście. Skoro potrafi tyle zniszczyć, żeby sprawić sobie przyjemność. Powiedz, czy to wszystko jest potrzebne? Jak tak patrzę teraz? Co jest potrzebne? To znaczy, coś mi przychodzi do głowy takiego, że moglibyśmy inaczej troszeczkę. Poczekaj, ja mam taki pomysł. Zrobimy eksperyment, dobrze? Tak. Zatrzymuję cię teraz w środku tej metropolii. I jak policzę do trzech, wszystko zniknie. Jeden, dwa, trzy. Jak teraz wygląda to miejsce? Rośnie trawa, tak. I nic więcej. Pusto i nie pusto. Jakby. Czy jest inny świat teraz, inne życie, inna forma życia, natura. Dobrze, a teraz powiedz, że do trzech wszystko wróci. Jeden, dwa, trzy. Tak samo jest? Czy to się... Nie jest tak samo, tak jakbym siedziała na czubku budynku. Wysoko bardzo. Czy gdzieś się przeniosłeś, tak? Cały czas jest na tym samym budynku, który na początku był, a potem zniknął. Aha. I dalej się wszystko dalej oglądasz, to samo obserwujesz. Tak. Dobrze. Powiedz mi, jak to jest możliwe, że się pojawia i znika? Przecież to, żeby wybudować to miasto, trzeba było na to 20 lat, 30 lat, a tu momentalnie znika, momentalnie pojawia się. Może to nie trzeba budować, może to wystarczy powiedzieć, jest miasto, jest coś, nie wiem, autostrady, samochody. To genialnie. Tak, bardzo ciekawa idea, nigdy nie o tym myślałam. Dobrze, poczekaj. Pobaw się w architekta, pozmieniaj tutaj to, co chcesz. Na przykład wybuduj jakiś budynek dwa razy większy od tych, które są. I albo coś, nie wiem, jakieś mosty zrób, albo jakieś, nie wiem, tunele, albo... Ogrody zrobię takie. Więc jak są takie węzły autostrad ogromne, to na miejsce postawię ogrody zrobię. Dobrze, zrób. Tak, już. Jest tak? Tak. Ja mam pomysł, wiesz co? Ja mam taki super pomysł. Co ty na to? Jakbyśmy wzięli teraz to całe miasto, unieśli do góry, na przykład tak 15 metrów w powietrzu go ustawili, tak żeby na ziemi normalnie była przyroda. Lasy, łąki, kwiat, zwierzątka, wszystko, żeby było, żeby ziemia nie była niszczona, ani przyroda, ani nic, a te wszystkie domy, te wszystkie ulice, no wszystko będą w powietrzu. I ludzie sobie będą żyli w powietrzu. Co ty radzisz? No, moje miasto, które zostało zbudowane przeze mnie, jest tylko lasami i ogrodami. Więc też się zawiesiłam go. Pięknie, cudownie. Jak teraz obejrzyj to wszystko? Jak to teraz wygląda? Czy to by mogło być miasto przyszłości, czy teraźniejszości? Myślę, że nie w dalekiej przyszłości tak może być. No to dobrze. To robimy coś takiego, że teraz projektujemy i wszystkie miasta w całej Europie, wszystkie miasta zmieniamy. Wszystkie unosimy do góry, w powietrzu jest wszystko, a cała ziemia jest oczyszczona z tego betonu, z tych wszystkich dróg, tego wszystkiego, całkowicie i wszędzie rośnie trawa, lasy, biegają sobie zwierzątka, wszystkie zwierzątka są radosne, szczęśliwe, a człowiek tylko, jeżeli chce wypoczywać na tym łonie natury, to tak jak ptaszek sobie lata w powietrzu. Wiesz, co robią ludzie? Turlają się w trawie. Widzisz? Widzę. Wreszcie tak. Zaczęli się turlać. Zaczęli wreszcie doceniać tą przyrodę. Widzisz, wcześniej po betonie się mogli turlać. Tak. Po asfalcie. Chociaż nie bardzo mogli. To zaraz przyszedł jakiś strażnik miejski, by im mandat wleciał. Nie wolno. O. Chodzą na lusaka. A widzisz? Wreszcie dotykają bosą nogą matkę ziemię. Natura. Dobrze, od tej chwili tak świat będzie wyglądał.
wszystko to, co będzie budowane w powietrzu. Żeby nie niszczyć więcej na później. Ani zwierząt, ani roślin. To jest poszanowanie dla życia. Bo wszystko żyje. Wszystko jest równe sobie. Wszystko, tak oczywiście, nawet nie ja. Moje ukochane. Dokładnie wszystko żyje. Nie ma czegoś takiego, jak coś bez życia. Wszystko tak. Jest życie. Nawet jeżeli coś zostało stworzone sztucznie, to też jest żywe. Tak, dokładnie. Ja wiem o tym, ja już to wiedziałam. Dobrze. W takim razie teraz unosisz się i lecisz sobie na taki ocean. Lecisz na piękny ocean, już go z daleka widzisz. Jestem. Plaży. Lądujesz na tej plaży teraz. Słoneczny jest, jak powiedziałem, środek lata, same południe. Jest po prostu boskie. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, czy już byłaś kiedyś tutaj, czy pierwszy raz jestem? Nie, jestem pierwszy raz. Dobrze. W takim razie teraz zakopujesz się w ten piasek. Piasek jest bardzo ciepły. Zakopujesz się, on cię otula, ten piasek, całe twoje ciało dookoła ciebie, całe twoje istnienie. Czujesz się teraz, jak ci tak ciepło. Kochana, taka bezpieczna się czujesz. I teraz Matka Ziemia zabiera wszystko z ciebie, to co do niej należy. I z nią związane. Zabiera z ciebie, zjada, spala, to nie istnieje, nic nie będzie, to jest innego woli. Teraz wychodzi z tego piaseczku, on się osypuje, a ty stoisz na tej plaży. Powiedz mi, co poczułaś, że co Matka Ziemia z ciebie zabrała? Co mi zabrała? No, ja nie miałam brzucha, ale niby mam. Wszystko w okolicach brzucha coś zabrała, co drżało. No i bardzo dobrze. Cieszę się, że się tego pozbyłaś? Nie wiem, chyba tak, ale nie pomyślałam, czy mam ci wierzyć. Nie wiem. Lepiej pomóc. Zaraz pomyślę, poczekaj chwileczkę. Tak, bo jest przestrzeń. Dobrze, teraz podziękuj Matce Ziemi, bo tam na górze oczyścił cię wiatr, powietrze, jeden żywioł. Piorun to był ogień, drugi żywioł. Teraz oczyściła cię Matka Ziemia. Rozumiesz? Oczyszczając cię żywioł po prostu. Tak, i już ją pocałowałam. Oj, bardzo dobrze zrobiłaś. Właśnie, bardzo dobrze. Chodzi o to, że gdy oczyszczą cię wszystkie żywioły, staniesz się absolutnie czysta i wolna. Co o to chodzi? Teraz stoisz tutaj i słoneczko wysyła do ciebie taki wielki promień, jak laser. I ten promień dochodzi do ciebie, otula cię całą i wchodzi we wszystkie twoje ciała, zmysły, całe twoje wnętrze, całe istnienie. Wszystko z ciebie zawiera to, co do niego należy. Spala to. Zabiera. To nie istnieje, nigdy istnieć będzie, a ty jesteś od tego wszystkiego wolna na niej. Powiedz mi, co tu poczułaś? To światło zabrało się. Coś, co było przy kręgosłupie. Jakąś część, która była przy kręgosłupie. Czuję się taka lekka z tyłu, teraz taka prosta. Oczywiście tak. Dziękuję bardzo. Oj, bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. W takim razie teraz przenoszę cię na środek oceanu. Stoisz na środku oceanu. To jest równiutka tafla wody dookoła tylko wody. Niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła, powiedz, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. No, świetnie, słuchaj, mogę poskakać. Możesz poskakać, tu wszystko masz. Potańczę. Teraz chcę, żebyś jeszcze oczyścił następny żywioł, jakim jest woda. Zanurzam cię teraz pod tą wodę. Jesteś 5 metrów pod lustrem wody i teraz woda zabiera z ciebie wszystko to, co do nich należy. Jeżeli miałeś jakieś traumy związane z wodą, z jakimiś takimi rzeczami, to związane z wodą, to woda teraz wszystko zabiera z ciebie. Ściąga taki skafander, rozpuszcza go, zjada, spada, istnieje, nigdy z tym nie będzie, to jesteś całkowicie wolna. Wynurzam cię teraz z tej wody. Stoisz na samym środku znowu, w tym blasku słońca, przy swej pięknej przestrzeni i powiedz mi, co woda zabrała z ciebie jako ester? Bo tak jakby rozpuściła moje ciało. Jak się czujesz teraz? No, komfortnie, ciężko. A jak wyglądasz? Chyba nie wyglądam, tylko mam jakiś zarys, ale... To chyba się nie wygląda, powiem. W porządku, dobrze. Chciałabyś się uwolnić od całej karmy rodowej? Tak. Dobrze. Więc teraz tak. Po lewej ręce stoi twoja mama i cały ród za nią, czyli jej rodzice, rodzice, rodzice i tak dalej, czyli twoi dziadkowie, babciowie, aż wszystkie istoty do pierwszej
która założyła ten ród. Po prawej ręce stoi twój tato. I za nim tak samo cały ród. A w środku stoi twoje rodzeństwo. Ile tam istotek stoi? W środku rodzeństwo? Tak, między tatem a mamą. Chyba nikt, a może jedno? A masz rodzeństwo, czy nie? Mam siostrę. No to zobacz, jest ta siostra? Ale... Tak, nie mogę jej poznać. Jest. Ona jest ukryta, ona się czymś zasłoniła. Nie wiem. Zapytaj się ją, dlaczego się chowa przed tobą. Mówi, bo nie, bo coś. Taka jest? Czyli jej zasłonię taką chustką, czy... Czy ona taka jest? Taka właśnie trochę dzika? Nie. Przeciwnie tego nie jest ta osoba. No zapytaj się jej, dlaczego się dziwnie zachowuje, o co tu chodzi? Bo jest jej wstyd? Za to, o to. To, że tak się zachowała. Dobrze. Już się odkryła? Tak, jest odkryta oczywiście. Dobrze, w porządku. Słuchaj, masz męża? Nie. Ale miałam. Dobrze, w porządku. Chodzi mi o to, że właśnie o słowo mąż. Jeden? Tak, mąż był jeden prawdziwy. Dobrze. No więc stoi ten mąż twój, ten prawdziwy, i za nim cały jego ród, czyli jego rodziców i tak dalej, dlatego że jak to był mąż, weszłaś z nim w związek, więc automatycznie podpięłaś się pod ich karmę. I żeby się uwolnić, musi on być. Dlatego to zapytałem. Teraz on jest. Masz z nim dzieci? Nie. Nie masz z nim dzieci? Dobrze. Czyli masz dzieci z kimś innym? Tak. W takim razie ten ktoś stoi? Stoi. Cały jego ród i stoją dzieci. Tak. Z jedną osobą miałaś tylko dzieci? Nie, syna mam z drugą osobą. Dobrze, to ten drugi też stoi. Też całe jego rody i stoi syn. I tu masz dwoje dzieci, tak? Tak. Dobrze, i już są wszyscy. Teraz ja wzywam wszystkich twoich przyjaciół, wrogów, wszystkie istoty z tego życia, z którymi miałaś jakikolwiek kontakt, do czynienia, cokolwiek, nie ma znaczenia. Wszystko z kim jakąś karmę budowałeś, z tego życia, absolutnie wszystkie istoty, o których pamiętasz, nie pamiętasz, nawet o tych, o których zapomniałaś, oni przebywają do pełnego oczyszczenia, ale ja też przybywam wszystkie istoty z innych wymiarów, z innych żyć, z całego twojego istnienia i przybywają tu wszystkie istoty i dookoła ciebie stoją. Rozejrzyj się, powiedz, jak dużo jest tych istot. Nie wiem, ale... Jak powiedziałeś, ci moi, nie ci ludzcy, tylko tamci, dawni, to mi się tak cisnęło jakoś. Jak bardzo, chyba bardzo ich wszystkich kocham. Dobrze. Ale nie ludzie. Spokojnie, oni stoją przed tobą. Jak oni wyglądają? Ci, do których czujesz jakiś sentyment, przyjaźń? To są, jaki mają wygląd ludzki, czy nie? Nie. Widziałaś kiedyś takie istoty? Nie wiem. Nie widziałam, nigdy nie widziałam, ale ja mogę ich czuć. Ja ich nie widzę i bardzo dobrze czuję. Dobrze, ale powiedz mi, co czujesz właśnie, co do nich czujesz? No, ogromną miłość jest z nimi. Bardzo połączona. Dobrze. Czy kiedykolwiek zauważyłaś, na przykład w nocy, że się obudziłaś, albo że śniło ci się coś, że miałaś taki kontakt właśnie, gdzie czułaś taką miłość jak teraz, że jakby oni cię odwiedzali albo coś? Nie, ale ja to czuję w dzień. Ja to czuję czasami w życiu, jak na przykład patrzę na coś. Patrzę na przykład na skałę i wiem, że tak jakby byłam bardzo, bardzo bliska taka, jak to bym mogła być ja, na przykład. Tak mogę sobie wyobrazić. Tak i tak, tak jak na przykład na kwiaty czasami patrzę i myślę sobie, że gdybym potrafiła z nimi rozmawiać, to byliby moimi kumplami, są tacy bliscy. Tak jak czasami na ludzi patrzę i uważam, że są bliscy, bo jestem człowiekiem. Proszę, dobrze. W takim razie teraz wszyscy stoją. Absolutnie wszyscy. Ty już wyraziłeś zgodę na oczyszczenie się. Absolutnie z karmy. Ja mam teraz do nich pytanie, czy wy wszyscy też chcecie się uwolnić z karmy tak jak Małgosia? Co oni odpowiadają? Teraz zapytam. Ta strona ludzka, tak. Tak, myślę, ja ich bardzo słabo widzę, oni są szarzy, a strona, ta druga strona, po prawej stronie tak jakby,
Tutaj widzę skałę wielką, czarną, która taka jest... Ktoś się nie uśmiecha, to inaczej, ale też mówią tak. Dobrze, pięknie. W takim razie na mocy wolnej woli ja zabieram was wszystkich całym tym bagażem, tych doświadczeń, kar, win, klątw, bytów, powiązań, połączeń, świństw głównych i tak dalej. Wszystko to, co wam się przytrafiło kiedykolwiek, o czym pamiętacie, nie pamiętacie, nawet o tym, czego nie powinniście pamiętać, czy nie mieliście nawet. Zanoszę was do centralnego słoneczka, ustawiam w centralnym miejscu, a centralne słoneczko całą mocą oczyszcza was całkowicie do zera. Między wami a tą karmą stawia taką pancerną szybę przeźroczystą. I wy stoicie po lewej stronie wszyscy, czyści, przeźroczyści, a za szybą jest ta cała karma. Podejdź, Małgosiu, i zobacz, co to jest ta karma za tą szybą. Jak to wygląda i co to jest? Przeraz, słyszę. Czuję, że wszyscy patrzą i tak myślę, że coś płonie. Wiem, to się chyba już spaliło, wiesz. No i ty pierwsza wracasz z powrotem jako czysta i wolna na środek oceanu, w to same miejsce za tobą twoje siostra, twoje rodzice, całe rody, mąż, partnerzy, dzieci, przyjaciele, wrogowie i wszyscy, którzy byli wcześniej i wszystkie te istoty znowu stoicie z powrotem na tej wodzie, patrzycie na centralne słoneczko, ono spala tą całą karmę, ta cała karma nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, ale jesteście całkowicie wolni od tego. Ja teraz odłączam od ciebie wszystkie powiązania, połączenia karmiczne, rodowe, jakieś zobowiązania, jakieś te wszystkie kary, winy, klątwy, byty, umowy, śluby, pieczęcie, połączenia, wszystko, co kiedykolwiek, jakie układy weszły, to wszystko odłączam od ciebie całkowicie do zera, ale tak samo odłączam od tych wszystkich innych istot. Dokładnie wszystkich. I nad wami unosi się taka chmura połączeń, tych powiązań, tego wszystkiego. Powiedz mi, Małgosiu, jak ona jest duża? To jest taka 10 metrów. Ja ją kieruję teraz prosto do słoneczka. Słoneczko ją zjada, spala. Ostatecznie ona już nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniała. A wy jesteście całkowicie wolni już od siebie, wszyscy na zawsze. I teraz rozejrzyj się po nich wszystkich, powiedz, jak oni teraz wyglądają, jak wyglądali wcześniej, jak wyglądają teraz. Po lewej stronie, jak ludzcy ludzie, to są tacy jaśniejsi, ale jest ich bardzo mało. Zostało? A po prawej ci moi, do których no jakoś tak mi tęskno bardzo. Też się, tak. Oni zmienili kolor. Nie potrafię ci powiedzieć, ale są inni. Dobrze. Są lżejsi, tak? Złociści. Dobrze, ja teraz wzywam wszystkich przewodników duchowych do tych istot. Przybywają specjalni przewodnicy, bo biorą ich wszystkich i odprowadzają ich wszystkich do ich światów, do których należą, w których żyją, bytują, jako szczęśliwe, wolne istoty. Jesteś wolna od nich, a oni od ciebie już na zawsze. I wszyscy poszli. Rozejrzyj się. A ja? Ty zostajesz. Tak, ale do mnie nikt nie przyszedł. Jak? A po co miał do ciebie ktoś przyjść? Wszyscy przyszli do oczyszczenia, to właśnie do ciebie przyszli. Ale jak się oczyścili, to wszyscy poszli do swoich zajęć, do swoich żyć, do swoich bytowań. A ty tu zostajesz, bo ty tutaj żyjesz, tu bytujesz. Więc dlaczego miałeś pójść? Jest normalna kolej rzeczy. Dobrze, powiedz mi, jak się teraz czujesz po oczyszczeniu z tej karmy rodowej i z tych wszystkich istot ludzi? Teraz świetnie. Dobrze, spokojnie. Normalnie czuję się tak wewnętrznie dobrze. Czuję się tak. A jak wyglądasz? Przezroczyście. Dobrze. Słuchaj, powiedz mi, czy chciałabyś jeszcze uwolnić się od karmy prywatnej, własnej swojej? Tak, oczywiście. Ja teraz zanurzam cię pod to lustro wody na same dno. Jesteś na samym dnie. Woda, widzisz powierzchnię, lustro wody tam wysoko. Woda jest czysta, przeźroczysta. Po prostu kryształ. Widzisz promienie słońca, jak wchodzą do tej wody, jak się załamują, tańczą, migoczą. Widziałeś jakieś takie zjawisko? Tak. Takie same? Bardzo podobne. No to
jeżeli bardzo podobne, to które ci się bardziej podoba? Tamto, co widziałaś, czy teraz? Teraz. A na czym ta różnica polega, że teraz mi się bardziej podoba? Dlatego, że teraz jestem sobą w jakiejś tej formie, a kiedyś byłam w innej formie. A, czyli pamiętasz to zdarzenie, ten widok, ale z innej formy? Tak, tak, tak. Jak skakałam. I jakbym się śmiała. Ale to się nie śmiała, po prostu byłam, czułam się rozkosznie. Dobrze. W takim razie teraz ja wyrzucam wszystkie twoje części duszy, które gdzieś tam doświadczają, bytują, obojętnie gdzie one przychodzą, łączą się z tobą i teraz tak dryfujesz bardzo powolutku przy samym dnie, dlatego że będziesz oczyszczana z całego swojego poziomu, od najwyższego do najmniejszego, z wszystkich istnień, wszystkich poziomów. Ja teraz włączam specjalny program, który ma potężną moc i on teraz ściąga z ciebie taki skafander, z ciebie i z tych twoich części duszy, taki skafander właśnie tej karmy, tych karwin, tych różnych pierdół, które żeście sobie tam gdzieś nazbierali prywatnie, ściąga z was, od razu to spala, to nie istnieje już i nie będzie istnieć, a ty jesteś całkowicie wolna i one też. Wszystko z was zeszło, ja was wynurzam teraz z tej wody, stoicie w blasku słońca, światła, czystej, pięknej przestrzeni, a woda ostatecznie wszystko spala, co w niej zostało, tego już nie ma, nigdy nie będzie, a wy jesteście tego wolni na wieki. Teraz odłączają się od ciebie te twoje części duszy, które przyszły tutaj do oczyszczenia się też tej karmy. Policz ich i powiedz, ile ich jest. Ale my się trzymamy tak jakby za ręce. Jesteśmy połączone. Tak, a ile was jest? Ja nie potrafię ci powiedzieć, bo tu jak na prawo to dużo potem nie widzę, a jak na lewo to mniej. A na lewo to będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale po prawie to nie umiem policzyć. Dobrze, nie ma sprawy. W takim razie teraz puszczacie się i wszyscy wchodzicie do swoich, do swoich żyć, tam gdzie żyjecie, bytujecie. Jeszcze się spotkacie, bo taka jest kolej rzeczy, ale na razie wszyscy wracają do swoich zajęć i wszyscy jesteście czyści i wolni. Powiedz mi, jak się czujesz? Mogę ci powiedzieć, że ja widzę siebie, jestem taka kryształowo świetlista. Z wszystkie jesteśmy tak. One już poszły, ale widziałam to też. W porządku, bardzo dobrze. Czyli zostałyście dobrze oczyszczone. Bardzo dobrze. Słuchaj, Małgosiu, w takim razie teraz tak, po lewej ręce stoi twoja dusza. Przytul ją, powiedz jej, że ją kochasz. Tak, ją kocham. Ona wielka, ale mamka. Już jesteśmy razem. Czy już kiedykolwiek się z nią widziałaś? No w takiej formie nie. Dobrze, teraz po prawie ręce stoi twój bliźniaczy płomień, czyli ten pierwiastek męski odpowiedzialny za miłość, radość, szczęście, dobrą zabawę, wszystko to, co jest najlepsze. Przytul go, powiedz mu, że go kochasz. Jest ogromny. No nie wiem, no tak, kocham cię. Ale jest ogromny. Ogromny, ogromny. Co odpowiedział? Poczekaj, nie wiem. Tak, tak, też mnie kocha. Dobrze. Jest delikatny. Dobrze. Znasz kogoś o takim wyglądzie? Słuchaj, to nie ma wyglądu, bo to jest ogromny słup, ale coś takiego, czego nie mogę sobie wyobrazić, jak wysoki. I to się pochyliło nade mną. Dobrze, pięknie. W takim razie zapytaj się duszy, czy chciałaby dusza, żeby ją oczyścił, doprowadził do niej energii, żeby stała się też tak duża, jak jest bliźniaczy płomień. Tak. Dobrze. Ja oczyszczam duszę całkowicie do zera i wszystkie kary, winy, jakieś plątwy, te wszystko te pierdoły wysyłam teraz do słoneczka. Słoneczko to spala, to nie istnieje. Ja do niej doprowadzam jej najczystszą energię z istnienia. To jest takie światło właśnie białe z taką srebrzystą nicią, energią życiową. Wchodzi przez czakrę korony, ona rośnie i już jest taka sama jak bliźniaczy płomień. Ona jest ogromna, jest większa, bo jest szersza. Jest ogromna. Ja tylko ja mam się kresę. Dobrze. Czy chcesz dorównać im? Już rosnę. Dobrze. Ja doprowadzę do ciebie twoją własną energię, która już, właśnie też wchodzi przez czakrę. Już rośnie. Wypełnia cię
i stajesz się tak samo równa jak oni. Teraz w trójkę jesteście jednej wielkości. Tak, jesteśmy. Mocy i energii. Dobrze, ja mam teraz pytanie do was. Czy chcecie, żebym was połączył, żebyście stali się jednością? Tak. Na mocy wolnej woli ja was połączam i jesteście jednością. Powiedz, co się wydarzyło? Jak się czuje? No świetnie się czuję, słuchaj, jestem właśnie taka wielka. No nie taka szeroka. W takiej formie jak należy. Jest mi świetnie. Czyli jak się czujesz? Jak się czuję? Czuję się wypełniona. To jest pierwsze słowo. Poczekaj, wypełniona. Wypełniona miłością. Można by było powiedzieć, to jeszcze coś innego. Tak, jestem wypełniona. Powiedz mi, czy to znaczy, że czegoś ci brakowało? Teraz to dostałeś? No, czułam się samotna. Odłączona. Ale to też sama odłączyłaś. A, może być. Odłączyłam się sama, to musiałam to zrobić bardzo dawno temu. Chyba po urodzeniu od razu. Dlatego teraz już jesteś znowu kompletna. I teraz twoje życie będzie piękne, zobaczysz. Ale ono było zawsze piękne. Tak, ale... A teraz będzie piękniejsze. Teraz dopiero będziesz wiedziała, co to jest piękne. Słuchaj, Bogosiu, w takim razie powiedz mi, czy chciałabyś, żeby ci zrobić jeszcze defragmentację w krysztale? Tak. Dobrze, przenoszę cię zaraz do kryształu, ustawiam cię w centralnym miejscu. Pewnie nieraz kryształ widziałaś, ale teraz rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, jak kryształ wygląda od wewnątrz. Jest to ogromne, to jest bardzo, bardzo jasne i to pulsuje światło. Jest taki silny, jest taki mądry. No, nie wiem, jak ci powiedzieć, jest taki kochany, no. Ja teraz włączam taki specjalny program do fragmentacji. Ten program usunie z ciebie wszystkie programy, które się dublują, które są uszkodzone, zainfekowane, zawirusowane, nie ma znaczenia. On wszystkie wymontuje, da do słoneczka, słoneczko spali, a z matrycy pierwotnej pobierze nowe programy i wstawi na ich miejsce i według kodu matrycy pierwotnej ustali je wszystkie na swoje miejsce tak, że będziesz jak na początku, jak się narodziłeś, jako czyste istnienie doskonałe. I teraz włączam ten program na full i się dzieje. Powiedz, co się dzieje? To tak jakby coś we mnie zaczynało pulsować. Cała pulsuje i... Wiesz, tam przychodzi cały czas tak na myśl, kogo mam zapytać? Ale nie wiem, dlaczego tak. Mówię ci, jak to przychodzi. Kogo mam zapytać? A co z prawą? Nie wiem. To zapytaj się. Zapytaj się, kogo się masz zapytać. Najpierw dostaniesz odpowiedź. Ona przyjdzie do ciebie w formie takiego odkrycia, ale ty będziesz wiedziała. Tego z prawej strony. Ale nie wiem, kogo. Dobrze, to teraz stoi przy tobie ten po prawej stronie i zapytaj się. Co mówi? No nic nie mówi, tylko mnie uderzył w czoło. I co się stało? Jakby w czoło. No. Troszkę to odebrałam jak akt agresji. Jestem zdziwiona. Już więcej nie wiem. Zapytaj się do tego, kim jesteś? Co powiedział? Że tak jakby nie moja sprawa, czy coś? Dobrze, w porządku. W takim razie ja ci daję potężną moc. Jesteś 10 razy większa i potężniejsza od niego. Wyjdź go za kar, podnieś go do góry. Tak. Podnieś się tak w powietrzu. Zapytaj się go, kim jesteś? No właśnie, pytam i to jest... On się teraz przestraszył, wiesz, to jest jakiś wytwór czegoś, co jest z metalu. Dobrze. Zapytaj się go, kim jest. I dlaczego się tak brzydko zachował do ciebie? On się coraz zmniejsza. Nie, nie, trzymam. W moim ręku. Trzymam, ale to się zmniejsza. Dobrze. To ja go zamrażam,
i on jest zamarznięty teraz i nie może już się zmniejszać, ani chcesz się go pozbyć na zawsze? Tak, oczywiście. To teraz lecisz do słoneczka, dajesz tą słoneczko, odbierze swoimi rączkami, już to zjada, spala, to nie istnieje, nic nie istnieje, że tego wolno na mnie. Wow. Wraca tak. Do tego kryształu, znowu zmniejszajesz. I teraz zapytaj się znowu to samo. Może lepiej nie. Chciałem tak, ale to widzisz, to nie chciałabym takich spotkań niezbędnych. Spokojnie. Będziemy tak długo się spotykać, aż oni się skończą. Rozumiesz? Mm-hmm. Jak masz się ich pozbyć? Udając, że ich nie widzisz? Że ich nie? No tak, masz rację, oczywiście. Trzeba załatwić sprawę. Znowu zapytaj się to samo, co wcześniej, na głos. Najlepiej pytaj na głos. I jak zapytasz, od razu dostaniesz odpowiedź. I to jest bardzo ważne. Właśnie już zapytałam, tylko mentalnie, dlatego że jakoś to się szybko odbyło i właśnie tak, dostałam taką odpowiedź, że prawda jest wszystkim tym, czym ty jesteś, więc ona jest w tobie. Więc to tak jakbyś miała wszystko w sobie, czyli odpowiedź też. Aha. Ja ci powiem coś takiego, a propos rany, a propos tego pytania, na które chciałeś odpowiedź. Powiedz mi, czy kropli wody w morzu brakuje wody? Nie. To ty jesteś taką kroplą energii, oceanie energii. Nie potrzeba ci żadnej prawy, żadnych podłączeń, niczego, bo ty jesteś energią w energii. Tak, przecież to widzę. No właśnie. Ja to czuję. Widzisz, a zadajesz pytanie, jakbyś nie wiedziała, o co chodzi. Tak. Rozumiesz? Ludzie nie rozumieją tego. Stoją, tak, patrzą na słońce, tak, oddychają coś tam z powietrzem, tak, że wyłapują cząsteczki, które gdzieś tam im w oczach latają. No pewnie, że mogą to robić. Ale tak naprawdę sam fakt uznania, że jesteś energią w energii, jest problem rozwiązany. Koniec, to jest wszystko. Dobrze, powiedz mi, czy już się proces zakończył? Tak, tak, na pewno się zakończył, bo już nic mi nie drży. Dobrze, w porządku. W takim razie możesz tą chwilę uważać za swoje nowe narodziny, czyli tą datę, i godzinę 21.03. 12 luty 2016 roku. Jesteś absolutnie czystą i nową istotą. Teraz ja przenoszę ciebie do naszej apteczki. Twoje ciało leży na stole operacyjnym, a ty jako istnienie stoisz przy tym ciele z boku i widzisz całe ciało, wszystkie organy, wszystkie zmysły, widzisz cały swój umysł i teraz zobacz, gdzie jest program ten, który jest odpowiedzialny za używki, za jedzenie, za dostarczanie jakiegokolwiek do siebie badziewia. On świeci na czerwono. Na czerwono, tak? Tak, gdzie on jest? No on jest tutaj bardzo blisko serca, jeżeli to jest to. Ja to bardziej widzę coś metalowego. To są takie, no jakby metale były zespalane ze sobą, tak to wyglądało. W takim razie teraz jesteś chirurgiem fantomowym najwyższej klasy. Weź wyjmij to wszystko. Oczywiście, już wyjmę. Może taki wielki. Dobrze. I od razu zanosisz do słoneczka, dajesz, słoneczko przyjmuje, zjada, spala, to nie istnieje nigdy. Będzie razem z właścicielami, razem z programami, razem z wszystkimi połączeniami, to znikaj, tego nie ma, a ty jesteś o tego wolno na dnie. Dobrze. Teraz zobacz swój mózg, umysł. Czy tam są jakieś programy odpowiedzialne za jedzenie, za łaknięcie, za głód, za sanie? Tak. Wymontowuj je wszystkie. Jedzenia, picia, palenia, nie wiem. No bo jak? Wszystkich tych nałogów, których nie chcesz. Wow! To przecież ledwo to zdjęłam z głowy. No widzisz. I to jak kas. Całe z połączeniami, z powiązaniami ze wszystkim. To jest to wszystkie te głupoty. Ciągle, tak, ciągle. Wszystko wyjmi z korzeniami, podłączeniami, z wszystkimi istotami, właścicielami tego. Wszystko hurtem będzie teraz lecić do słoneczka z tym wszystkim. Z
Słoneczko bierze to swoimi rączkami, przy tobie zjada, spalaj, to nie istnieje. I nigdy się nie będzie, a ty jesteś wolny od tego nawiedzenia. I wracasz z powrotem. I teraz przeskanuj wszystkie swoje ciała, wszystkie zmysły i umysł. I sprawdź, czy jest wszystko idealnie. Ja zakładam ci teraz takie specjalne okulary prawdy, przed którymi nikt ani nic się nie ukryje na żadnym poziomie. Do perfekcji. Ustawiam i przeskanuj całe ciało. Od stóp aż do czubka głowy i sprawdź, czy jeszcze coś gdzieś jest, czy już nie ma. Jeżeli cokolwiek jest, choćby najmniejszy fantom, to on będzie świecił na czerwono i wtedy go wyjmij. Któryś mam jeszcze w stopach, i te końcówki od tego mózgu, to mi zostały podłączone do stóp. I wiszą takie sznury. Wyciągaj to wszystko, absolutnie. Oczyść wszystko. Żeby twoje ciała, zmysły i umysł był absolutnie czysty. Ja podnoszę ostrość, widzenie, koncepcję wszystkich zmysłów i na wszystkich poziomach teraz sprawdzę wszystko. Tak. Dobrze. Teraz zabieram to wszystko od ciebie. Całą twoją przestrzeń, wszystko czyszczam, zanoszę to do słoneczka, słoneczko to zjada, spala, to nie istnieje, nigdy nie istniało, ty jesteś od tego wolny, lepiej. Robię pełny reset twojego umysłu, zmysłu i ciała. Twoja energia teraz wchodzi, najczystsza, białe światło, wzmacniam jego moc, miliard drobnych, wchodzi, robi pełny reset. I jesteś w całkowicie czystym, spokojnym, czystym istnieniem. I teraz przenoszę cię do twojego ciała i leżysz sobie na łóżeczku, dalej jesteś w grodzie, ale leżysz, jesteś w swoim ciele. Powiedz, jak się w nim czujesz? Cieplutko. Dobrze, teraz wychodzisz ze swojego ciała, stajesz obok, rozejrzysz się po pokoju. Powiedz mi, czy ten pokój wygląda tak samo, jak się kładłeś do sesji, czy on jakoś inaczej wygląda? Myślę, że jest szerszy. Jest jaśniejszy. Tak, ktoś tutaj promieniuje. Nie, promieniuje słowo, nie jest dobre. Pulsuje światłem. Dobrze, pięknie. W takim razie wchodzisz znowu do swojego ciała, znowu z niego wychodzisz, stajesz z boku i patrzysz się na swoje ciało i powiedz, czy ono jest uśmiechnięte, zadowolone, zrelaksowane. Takie... Tak, jest takie cieplutkie, kochane, świetliste. Bardzo dobrze, znowu wchodzisz do niego, teraz znowu z niego wychodzisz, stajesz dokładnie teraz metr od niego, dokładnie metr. I teraz powiedz mi, czy ty jesteś tą istotą, która tu stoi, czy ty jesteś tym ciałem, które tam leży? Powiedz mi, kto jest kto? Ja jestem tą istotą, która tu stoi metr od. Dobrze, a ciało to kto? No to moja kochana cząstka. No dobrze, a teraz mi powiedz, czy pierwszy raz w życiu tak namacalnie czujesz, że ty jesteś istotą, a ciało to jest tylko ciało, że to ciało to nie ty. Nie, nie, ja zawsze to czułam. Tak, ale czy tak namacalnie jak teraz to czułam? Nie namacalnie, nie, tak nigdy tak. To mi chodzi właśnie, że teraz wiesz, że stoisz tu, a widzisz tak. Twoje ciało tam, tak, że jesteś odłączona. Chodzi mi o to takie fakt tak, niezaprzeczalne. Tak. Tak, oczywiście, rozumiem. Pierwszy raz, takie czujesz wyraźnie, ewidentnie i nie masz wątpliwości żadnych. Nie, nie, oczywiście, to jest pierwszy raz, że ewidentnie widzę, że to jest tak, tak. Dobrze. O to mi właśnie chodzi, żeby po prostu zapamiętać sobie to, bo później wydawało mi się, umrzeć, zacznie mieszać i powie, wydawało ci się, co tam, tralala. Nie, nie, to mi się nie wydawało, tylko mi się teraz coś przypomniało, że miałam takie już podobne odczucie. Ci mówiłam, jak stałam, patrzyłam na siebie, a siebie widziałam, ale to byłam ja, i sam też niedaleko, i siebie widziałam, to była, no tak jakby wielki kamień. Ogromny. Rozumiem. Czyli wyszłaś, tak. Jakby już kiedyś wyszłaś z ciała i już miałaś to doświadczenie. To tak jakby, ale to wiesz. No Gosiu, teraz wchodzisz do swojego ciała, teraz wychodzisz, wchodzisz, leżę. Wchodzisz, wychodzisz. Fajna zabawa, jak tak wchodzisz do ciała i wychodzisz. No? Tak.
Dobrze, teraz sama sobie pomyśl, że wchodzisz do ciała i że wychodzisz. I zobacz, i powiedz, co się tak dzieje. No tak. Proste? Tak, bardzo proste. Wręcz niewiarygodnie proste. Widzisz, a ty myślałaś, że trzeba zimną wodę pić, na lewym boku leżeć, albo nie wiem, 1000 świeczek zapalić w kościele. To wystarczy, że powiedz, wychodzę, wychodzisz. Mówisz, wchodzę, wchodzisz. To takie jest proste. Powiedz mi, czy ludzie nie komplikują sobie sami życia? Tak, powiem ci, wiesz? Poćwicz sobie tak, żebyś się zaprzyjaźniła i żeby to było stałym takim twoim naturalnym zachowaniem, bo to jest naturalne. Wchodź, wychodź, wchodź, wychodź. Pobaw się tak na pstryknięcie palcem. I żebyś to robiła tak od niechcenia. O, chcę wyjść, no wychodzę i jest wszystko. Wejdź, wchodzę. To jest tak fajna zabawa, to jest takie fajne. I dlaczego ludzie z tego korzystają? Głupoty opowiadają. Ale ludzie nie wiedzą o tym, wiesz? Ja mówię za siebie, ja o tym nie wiedziałam, że to takie jest. Ojej, jak to jest możliwe, że nie wiedziałaś, no. No naprawdę, tak, chyba tego w ogóle nie? Ty musiałaś zapomnieć o tym. Zapomnieć, no. Zapomniałaś o swoim naturalnym stanie. Dobrze. Będziesz o tym pamiętać, będziesz z tego korzystać? Tak. Ja ci pokażę coś takiego. Wychodzisz z tego ciała, idziesz, przechodzisz przez ściany, idziesz do swojej mamy, jesteś u swojej mamy. Powiedz mi, gdzie mama jest, co robi? Myślę, że dobrze widzę. To jest w kuchni w tej chwili, piecze ciasto. Podejdź do niej, pocałuj ją w policzek i powiedz, skąd czułko! Tak, albo w czułko. I powiedz, kocham cię, mamo. I zobacz, jak ona się zachowa. Spojrzała na mnie. Tak jakby odwróciła głowę, jakby spojrzała na mnie. Odebrała. Widzisz? Widzisz, że odebrała? Ona cię poczuła. Ale numer. Wiedziałem, że tak będzie. Twoja mama jest bardzo sensytywna. Bardzo. Tak, bardzo, bardzo. Zobaczysz, mama zobaczysz jest... jak jej powiesz, albo nawet ona cię uprzedzi i powie, byłaś. Bardzo możliwe, tak? Dobrze, nie ma sprawy. Dobrze, w takim razie wracasz z powrotem. Pamiętaj, Małgosiu, wchodzisz do swojego ciała, jesteś w swoim ciele. Pamiętaj, możesz wychodzić co noc. Kładziesz się spać wygodnie. Najważniejsze, żebyś miała wygodę. Powiedz mi, czy ty pierwszy raz byłaś teraz w hipnozie, czy już kiedyś byłaś? To znaczy, ja nie myślę, ja wiem, że byłam w hipnozie, tylko ona była troszeczkę inna. To było bardzo ciężkie przeżycie. Dlatego, że ja bardzo sobą widziałam i widziałam życia i nie byłam nigdy człowiekiem. Dobrze, powiedz mi teraz, Małgosiu, co teraz myślisz o tej sesji? O tej właśnie sesji, o tym wszystkim, co tu ktoś powiedział. Tutaj? Tak. No taka jestem, wiesz, jestem szczęśliwa, napełniona, bo takie słowa mi przychodzą do głowy, ale chcę więcej. No. Ja jestem po prostu, wiesz, tak jakbyś dał mi w szklanece troszeczkę napoju, a ja jestem taka spragniona. To bardzo dobrze, że chcesz więcej, bo im więcej chcesz, będziesz do tego dążyć. Rozumiesz? Będziesz do tego dążyć. Ty od dzisiaj możesz kłaść się spać, wychodzić i iść, podróżować, latać. Nie ma odległości, nie ma czasu, nie ma przestrzeni, nie ma niczego. Ty możesz wszystko to robić sama. Ja ci tylko pokazałem, na czym gra polega, a reszta wszystko jest w swoich rękach. Naprawdę. Niepotrzebny ci jest nikt. Nawet ja. To sobie wyobraź, a nie znajdziesz drugiego takiego, który cię tak prowadzi, więc jeżeli ja ci nie jestem potrzebny, to znaczy, że ty jesteś o wiele lepszy fachowcem ode mnie. No, myślę, że jesteś mi potrzebny. To słuchaj, jak będę ci bardzo potrzebny, no to znowu się zgłosisz, ale na razie musisz sama trochę popracować nad sobą. Rozumiem. Spalić w tym, pobawić się, przyzwyczaić do tego, korzystać z tego jak najczęściej, żeby to się stało takim twoim naturalnym stanem, bo to jest naturalny stan, tylko zapomniałeś. Słuchaj, za chwilę ja policzę do 10 się wybudzisz, ale nim policzę, zapamiętasz se całą tą sesję z najdrobniejszymi szczegółami, będziesz ją pamiętać już zawsze i będziesz z niej korzystać. Ona będzie takimi drzwiami, otwartymi drzwiami do ciebie, do twojej prawdy, do twojego istnienia, do tego wszystkiego, co dzisiaj chociaż dotknęłaś, coś troszeczkę, coś na swój temat. Kim jesteś, czym jesteś. I o to w tym wszystkim chodzi. To jest bardzo ważne, dlatego, że do tej pory stałaś przed tymi drzwiami, nigdy ich naprawdę nie przekroczyłaś. A teraz przekroczyłaś się, teraz już wiesz, że za nimi jest piękny świat, twój własny świat, którego nie należy się bać, tylko do którego trzeba iść. To jest ten, za którymś tęskniłaś, poczułaś tę miłość. To, co kiedyś
kiedyś utraciłaś. Tak zwany twój raj utracony, ale tak. Tylko dlatego, że ty pozwoliłaś sobie na utracenie. Teraz możesz to wszystko odzyskać, bo właśnie już odzyskałaś. Dlatego, że możesz teraz sobie wychodzić, podróżować. Pamiętaj, jeżeli pomyślisz, gdzie chcesz być, tam od razu się znajdziesz. A wystarczy, że pomyślisz, że wracasz do ciała, wracasz z powrotem. I to jest wszystko. Gdybyś była nawet na końcu wszechświata. Miliardy, miliardy kilometrów lat świetlnych. Wystarczy, że pomyślisz, że jestem w ciele, od razu jesteś. Tu nie ma odległości. Tu nie ma nic. Ty masz narzędzie, które jest najlepsze, najszybsze, najdoskonalsze w wszechświecie. To jest myśl. Zapamiętaj sobie. Tak. I to jest wszystko. Dziękuję ci bardzo, mój kochany. Wszystkiego najlepszego na nowe życia i dobrze się bawić. Proszę cię, nie skrzań tego, bo się tutaj trochę zapałowałem, żeby cię to doprowadzić do tego, bo mimo, że bardzo chciałaś, jak zauważyłaś, to trochę traciłaś wzrok na początku i musiałem cię trochę oszukiwać, żebyś zaufała, żebyś się nie bała, żebyś właśnie doświadczyła tego, ale bardzo się z tego cieszę, z tego powodu. Zresztą tak samo zrobiłem swoją mamą. No ale nie mam wyjścia. No i tak samo zrobiłem swoją córką. No nie miałem wyjścia. Musiałem was trochę oszukać dla waszego dobra. Ale to jest to wszystko pozytywne, wiesz, to jest takie zakręcenie, żebyście chciały, żebyście coś doświadczyły, żebyście poznały same siebie, swoją wolność odzyskały. To jest bardzo ważne. Dobrze. Ja policzę teraz do 10, ty się wygubisz na 10, będziesz się czuła bosko, bo jesteś nowonarodzony. Jesteś absolutnie czystym, nowym istotą. Będziesz się czuła radosna, szczęśliwa, pełna energii, miłości, zarazem spokoju, wiedzy. I zostanie ci to na zawsze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś tu i teraz. Przyjmij kontrolę swoimi ciałami, zmysłami, poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. Czuję się, zaraz ci powiem, o Boże, ale jakie ciężkie ciało jest. No tak, leżało, leniuchowało sobie. Wow, to tyle waży ciało. Tak, tak, tyle waży, tak. To dźwigałaś, ale ja ci powiem, ty dźwigałaś o wiele więcej. Wow. No to jeszcze więcej. Jeszcze więcej, tak? Ja ci powiem, 1000 razy więcej dźwigałam. A teraz mówisz, że jesteś ciężka jeszcze. Już teraz odchodzi. Czuję się sprawna. Bo tak się przyzwyczaiłaś do tego wszystkiego, że tego nie czułaś, że dźwigałaś to wszystko. Dobrze. Mogłaś wszystkiego najlepszego na nowej drodze. Dziękuję. Cześć. Dziękuję.